Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj moi drodzy opowiem wam, gdzie Grecja jest najbardziej szanowana. Zapraszam na odcinek. Dobrze moi drodzy, więc gdzie Grecja jest najbardziej szanowana? Zanim to słuchajcie powiem, to musicie zrozumieć, że Grecy, tak samo jak i Polacy, są narodem, który podróżuje wszędzie. Była też w Grecji bardzo duża fala emigracji kiedyś, tak samo jak i w Polsce, i Grecy są dosłownie wszędzie na całym świecie i podróżują po całym świecie. W bardzo wielu krajach na świecie Grecy mieszkają, jest bardzo duża ta emigracja, ta taka grekolia na świecie i właśnie teraz wam powiem, w jakich krajach jest Greków najwięcej i naprawdę gdzie Grecja jest szanowana. Grecja, słuchajcie, jest szanowana przede wszystkim w krajach, o dziwo, gdzie jest Greków najwięcej. I na przykład takim krajem jest Australia. W Australii Grecy są najbardziej szanowani, ponieważ Greków w Australii jest najwięcej na świecie z jakich państw. I Greków w Australii jest od bardzo wiele lat, od pokoleń tak naprawdę. I ta społeczność grecka w Australii no, zbudowała się od lat i no, jest po prostu Grecja szanowana. Australii. Jest to państwo, które po prostu jest znane Australijczykom, jest po prostu szanowane. Takim kolejnym państwem to są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, jest bardzo dużo Greków, bo około 1 miliona, więc jest to dużo. I w Stanach bardzo dużo Greków jest szanowanych i generalnie Grecja jest znana, jest szanowana. Jest bardzo dużo ludzi z greckimi korzeniami. Więc spotkać Greka na przykład w Nowym Jorku, czy kogoś z greckimi korzeniami, nie byłoby, słuchajcie, trudne, ponieważ najwięcej Greków jest w Nowym Jorku. Więc to też tak dla was, też żebyście wiedzieli o tym, też jest grecka dzielnica, więc gdyby ktoś chciał zjeździć, zobaczyć Greków w Stanach, tak najbardziej. I to, słuchajcie, to właśnie co ja powiedziałem, że jest to spowodowane tym, że Grecy, po prostu tak samo jak i Polacy, podróżują po całym świecie w celu po prostu lepszego życia, lepszego zarobku. No tak, wszyscy tak naprawdę, więc dlatego od lat Grecy podróżują po całym świecie i powiem wam, tutaj jest też jedna taka bardzo ciekawa rzecz, że tyle samo Greków mieszka za granicą, ile mieszka w Grecji. Jest to dosłownie podzielone. Jak w Grecji mieszka około prawie 11 milionów ludzi, to na świecie jest prawie 10 milionów ludzi, też Greków i ludzi z korzeniami greckimi. To jest też bardzo ciekawa sprawa, więc to też żebyście też wiedzieli. No i dobra, mówiłem wam o Stanach Zjednoczonych, to takim trzecim państwem będzie Kanada. Jeśli chodzi o Kanadę, to tutaj jest to bardzo takie pokrewne akurat, ponieważ no, Stany są obok Kanady i też tutaj no, ze Stanów do Kanady Grecy jeżdżą. W Grecji, w Kanadzie też jest bardzo dużo Greków, z tego co ja czytałem kiedyś, to w samym Toronto jest około 100 tysięcy żyje, więc jest to bardzo duża liczba, więc spotkać akurat w tych dwóch krajach Greka to nie jest... To nie jest ciężko. Teraz słuchajcie, Europa. Bo mówiłem też o Australii. Więc jeśli chodzi o Europę, to najwięcej, słuchajcie, jest w Niemczech. W Niemczech, słuchajcie, też spotkacie takie miasta, w których jest bardzo dużo, to jest Monachium i Berlin. W Niemczech jest około 500 000 Greków mieszkających na stałe. Więc jest to, słuchajcie, bardzo dużo. Grecy bardzo wyjechali do Niemiec, jest bardzo dużo Greków w Niemczech, więc spotkać właśnie w Monachium czy w Berlinie to nie jest, słuchajcie, żaden problem, no i generalnie w Niemczech. Drugim, słuchajcie, kolejnym krajem, przynajmniej drugim, to jest Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii, słuchajcie, też jest bardzo dużo. Tutaj generalnie mam na myśli całą Wielką Brytanię, nie tylko Anglię. W Londynie na pewno spotkacie Greka jakiegoś, jest bardzo dużo. I w całej Wielkiej Brytanii. I to, słuchajcie, też razem z Irlandią sobie połączę, bo też w Irlandii jest dużo Greków. Więc w Anglii też na pewno spotkacie mniej niż w Niemczech, to na pewno. Ale w Anglii, generalnie w Wielkiej Brytanii, też jest bardzo dużo ludzi z Grecji, no tak samo jak z Polski, to w Wielkiej Brytanii też jest nas bardzo dużo, ponieważ no bardzo dużo, bardzo wielu Greków do Wielkiej Brytanii też wyemigrowało. Następnie, słuchajcie, to są te kraje troszeczkę mniejsze, typu Holandia, Belgia, które graniczą z Niemcami, też są Grecy tam, ale to już są już takie mniejsze społeczności.
we Francji też Greków jest też taka mała społeczność, ale też są, też można się spotkać. A jeśli chodzi o Europę, to bardzo dużo też jest na północy. Mam na myśli tutaj kraje skandynawskie. Szwecja, Norwegia, to są kraje, gdzie też jest bardzo dużo Greków. Możecie spotkać. W Szwecji wydaje mi się więcej niż w Norwegii, ale w Norwegii też. Więc tutaj ta społeczność grecka też jest dosyć spora. Dosyć spora. I powiem wam, tutaj tak naprawdę kończąc to, bo jeśli chodzi o Europę, to tak naprawdę to są takie główne kraje, które wam powiedziałem, no i świat. To musicie wiedzieć o tym, że naród grecki, Grecy generalnie za granicą bardzo się szanują. Nie ma czegoś takiego jak wśród Polaków, okej, żeby nie było, że teraz generalizuję, ale nie ma czegoś takiego, że Greka za granicą oszuka, czy coś mu złego zrobi. Generalnie jest taki większy szacunek troszeczkę za granicą do siebie i faktycznie bardzo wielu ludzi, Greków się szanuje. Ja sam miałem taką sytuację, no bo sam jestem Grekiem, mieszkam za granicą. Ja spotkałem innego Greka gdzieś tam w innych krajach, to od razu był uśmiech, o skąd jesteś i tak dalej. Więc jest, słuchajcie, taka bardzo taka pozytywna reakcja, jak Grek spotka Greka za granicą. I to, słuchajcie, trzeba przyznać wprost, powiedzieć, że no że naród grecki za granicą się szanuje i trzyma się ze sobą. Wiadomo, że są jakieś tam, jak wszędzie, jakieś wyjątki, ale nie ma tego powiedzenia, jak w Polsce kiedyś było, że Polak Polaka za granicą chcą szukać, to w Grecji takiego powiedzenia, że Grek Greka za granicą chcą szukać, nie ma. Grecy faktycznie za granicą się szanują, z tego co ja widzę. Natomiast Grecy za granicą żyją w bardzo wielu krajach, tak jak powiedziałem wcześniej. Spotkać Greka tak naprawdę czy osoby z greckimi korzeniami nie jest problem, no bo też bardzo wielu ludzi też się żeni, wychodzi za mąż i się miesza i są rodziny też zmieszane. Dlatego też gdzieś na lotniskach coś może się spotkać po prostu. No też bardzo wielu Greków, tak powiedziałem wcześniej, pomimo tego, że mieszka za granicą, to oczywiście do Grecji też jeździ, wspiera i ten kontakt z Grecją jako tako ma, tak? Dobrze, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcji, zostawcie jakiś fajny komentarz, będzie bardzo miło. Zapraszam was na moje social media, na mojego Instagrama, na Facebooka, linki do nich macie w opisie. I zapraszam was na kolejne odcinki na naszym kanale. Żegnam was, trzymajcie się. Cześć!